Zamożność szlachcica w Rzeczpospolitej ocenia się wedle ilości posiadanych przezeń chłopów. Takie słowa napisał Francuz Gaspard de Tende w połowie XVII wieku. Wieśniak był dla pana, zwłaszcza po potopie, elementem majątku, podobnie jak woły, budynki, narzędzia i areał ziemi. Dzisiaj, w wielkiej historii z Kamilem Janickim, ile kosztował chłop pańszczyźniany? Rzecz jasna w Polsce. Po długiej przerwie wracamy na nasz kanał na YouTubie i od razu zaczynamy z kontrowersyjnym tematem. Polscy chłopi, ich los i historia ludowa, która dotyczy właściwie każdego, przecież prawie każdy w Polsce ma właśnie ludowe, wiejskie korzenie. Wraz z bydłem inwentaryzuje się katolików kmieci. Wszystkich, począwszy od żony do dzieci. Komentował szlachecki poeta Wacław Potocki. W Polsce poddani są takim samym stopniu własnością swojego pana, w jakim moją własnością jest pióro, którym kreślę te słowa. Stwierdził z kolei pewien anonimowy przybysz z Niemiec. Ludzi, podobnie jak inne części składowe folwarku, można było w Polsce swobodnie przekazać w inne ręce. I podobnie jak zwierzęta albo łany uprawne, mieli oni swoją cenę. Ten aspekt pańszczyźnianej rzeczywistości, podobnie jak wiele innych, o których piszę szczegółowo w mojej książce, Pańszczyzna – Prawdziwa historia polskiego niewolnictwa, nie miał osadzenia w konkretnych przepisach, uchwałach sejmowych czy przywilejach. Sprzedawania ludzi nie regulowano, ale też nie czyniono żadnych przeszkód prawnych szlachcicom, którzy angażowali się w ten proceder. O pełnym prawie nobilitowanych do rozporządzania poddanymi dosadnie pisał u schyłku epoki ksiądz Teodor Ostrowski. Twierdził, że stan poddaństwa naszego, wypływający jeśli nie z aktów prawnych, to z obyczajów, w następujących zamyka się punktach. Poddani na roli osiadli i pańszczyznę odbywający nie tylko sami, ale i z potomstwem swym są własnością dziedzica. Także ich darować, sprzedać, na inną rolę lub wieś przenieść ma wolne prawo. Nad Wisłą nie organizowano targów niewolników. Instytucje takie zbyt dosadnie kojarzyłyby się z giełdami ludzi działającymi w Stambule, do których Tatarzy i Turcy gnali nieszczęśników wziętych w jasyr. Masowa wymiana żywego towaru nie odpowiadałaby poza tym polskim realiom. Jak podkreśla profesor Kacper Pobłocki, pańszczyzna funkcjonowała przy silnym deficycie pieniądza. Komentarz ten w szczególnym stopniu odnosi się do czasów najbardziej radykalnego zaostrzenia poddaństwa. Już po krachu w eksporcie zboża, który nastąpił na przełomie XVI i XVII wieku. W gospodarce w dużym stopniu naturalnej, przy daleko posuniętym odcięciu folwarków i wsi od rynku, wymianę ludzi organizowano mniej bezpośrednimi metodami. Było to jednak zjawisko bez wątpienia powszechne. Już przed stuleciem prekursor badań naukowych nad nowożytną wsią, profesor Jan Rutkowski, pisał, że handel chłopami pańszczyźnianymi stanowił jedną z najciemniejszych stron poddaństwa polskiego. Dopiero jednak po II wojnie światowej zebrano źródła dające podstawy do badania skali i charakteru sarmackiej sprzedaży żywego towaru. Dla zabezpieczenia transakcji, także tych pozbawionych wymiaru czysto monetarnego, szlachcice spisywali umowy między sobą i przekazywali je do urzędów grodzkich. W dokumentach wyszczególniano warunki wymiany i potwierdzano, iż chłop przeszedł w ręce nowego właściciela. Profesor Janusz Deresiewicz zgromadził w latach 50. XX wieku 3000 takich nowożytnych kontraktów, z których niemal 750 wydał drukiem. Opasły tom zawiera tylko źródła z wielkopolskich archiwów. W całym kraju podobnych dokumentów mogły być pierwotnie dziesiątki tysięcy. Wśród opublikowanych umów 7,7% dotyczy bezpośredniej, jawnej sprzedaży. W 4,6% przypadków szlachcice wymienili się posiadanymi chłopami, a w nieco ponad 6% użyli ich jako zastawu pod uzyskany kredyt. Aż 70,4% kontraktów mówiło jednak o darowiźnie, donacji. Była to formuła, pod którą często ukrywano handel ludźmi. Zwłaszcza wtedy, gdy nie wiązał się on z prostą zapłatą w pieniądzu. Lub gdy strony układu nie chciały zdradzać jego szczegółów. Z perspektywy chłopa, rodzaj umowy nie miał absolutnie żadnego znaczenia. Tak w aktach sprzedaży, jak i w donacjach, ludzie byli opisywani w sposób niemal identyczny co alienowane, wyzbywane przedmioty. Można przytoczyć szereg przykładów takich właśnie umów,
kilka przeczytajmy, ostrzegam, słownictwo jest trudne, a jak będą jakieś pomyłki, to mam nadzieję, że mi wybaczycie. Z wszystkiej własności do pomienionego mielcarza, czyli słodownika, i jurysdykcji do niego dziedzicznej, całej się wyzwalam i z onej ustępuję, zapewniał pewien szlachcic w darowiźnie z 1694 roku. Z poddanych moich rezygnuję, nic sobie do nich własności nie zostawiając, gwarantował inny w roku 1724. Tego Marcina z żoną, dziećmi, z inwentarzem rogatym i nierogatym, tudzież z całą ich ruchomością, z wszystką ich obojga własnością, daję i z prawem poddaństwa dobrom Czochorowu, kwituję i uwalniam, oddając ich na wieczność w niewątpliwe poddaństwo, wraz z dziećmi i inwentarzem. Zanotowano szerzej w kontrakcie z 1779 roku. W przypadkach, gdy podawano ceny sprzedaży, często były one zbliżone do wymiaru główszczyzny, kwoty płaconej za zabicie chłopa, ale też za przyjęcie do siebie cudzego poddanego, co szlachcice uznawali za formę kradzieży. Od pierwszej połowy XVII wieku taką zwyczajową kwotą były 192 złote polskie, inaczej floreny, za mężczyznę i połowa z tego 96 złotych, gdy kupowano kobietę. Przed potopem cena za chłopa odpowiadała około 23-24 tysiącom złotych, chociaż oczywiście przy obecnej inflacji to przeliczenie szybko się zmieni. Później, z uwagi na spadek wartości pieniądza, kilkunastu tysiącom. Z dzisiejszej perspektywy to oczywiście śmiesznie mało w zamian za ludzkie życie. W nauce można nawet spotkać się z opiniami, że niskie i niezmienne kwoty stanowią dowód, iż wymiana ludzi nie miała nad Wisłą handlowego charakteru i argument za tym, by szlachtę rozgrzeszyć z zarzutu nagminnego kupczenia myślącymi istotami. W rzeczywistości jednak pieniądze płacone nad Wisłą za niewolników wpisują się w normy sprzedaży ludzi na przestrzeni wieków, a nawet tysiącleci. Sporo szukałem informacji na temat tych właśnie detali i wnioski są dość zaskakujące. Próby przeliczenia typowych, średnich kwot płaconych na targach niewolników dają niemal zawsze zbliżone rezultaty. W starożytnym Rzymie u szczytu potęgi cesarstwa, w Stambule w XVI wieku, w Karolinie Południowej w Stanach Zjednoczonych u schyłku stulecia XIX. We wszystkich tych miejscach zniewolony mężczyzna kosztował w przeliczeniu od kilkunastu do maksymalnie 30 tysięcy dzisiejszych złotych, więc można by powiedzieć, może trochę zbyt niedelikatnie, że za człowieka płacono tyle, co dzisiaj za używany samochód. W praktyce oczywiście nie każdego mężczyznę, nie każdego niewolnika wyceniano tak samo i nie każda transakcja odbywała się na podobnych warunkach. W źródłach z czasów Rzeczpospolitej Obojga Narodów można odnaleźć przypadki, gdy chłopów zbywano już za kilkanaście florenów. Czasem jednak płacono nawet ponad 200-250 złotych polskich. Zwłaszcza gdy pod młotek szedł kowal, inny wiejski rzemieślnik albo doświadczony karczmarz. Na koszt mogła wpływać też skala kontraktu. Na początku XVIII wieku senator Jan Przebędowski nabył 68 ludzi, za łącznie 4000 złotych. Gdy sobie to przedzielimy, okaże się, że jeden wieśniak kosztował go niespełna 60 złotych. Trochę ponad 3500 w dzisiejszych pieniądzach, więc na te realia nowożytne naprawdę świetna okazja. Zdarzały się poza tym sytuacje, gdy za jednego człowieka płacono innym, głowa za głowę. W dokumentach notowano również wymiany niewolników na woły, konie robocze albo trzodę chlewną. Mało nam tego, że chłopem jak bydlęciem pracujemy. Co więcej, często za psa albo szkapę poddanego sprzedajemy. Komentował autor Głosu Wolnego Wolność Ubezpieczającego, a więc utworu ze schyłku epoki nowożytnej. Zdecydowana większość transakcji miała charakter łączony. Z rąk do rąk przechodzili nie tylko ludzie, ale też zagrody i uprawiana ziemia. Przekazywanie chłopów mogło wiązać się z przejmowaniem spadku. Ten nie zawsze dało się równo rozłożyć między potomków szlachcica. W 1593 roku zdarzyło się, że niejacy bracia Skrzydlewscy odziedziczyli kmiecia po połowie. Aby rozwiązać problem, jeden ze spadkobierców dopłacił drugiemu za jego część człowieka i dodatkowo poręczył mu kredyt. Już sama rekompensata wynosiła aż 50 zł, co oznaczałoby, że chłopa wyceniono na dużo ponad 30 tysięcy w dzisiejszych pieniądzach. Jak podkreśla Michał Rauscher, do podobnych wyrównań i dopłat dochodziło często.
Znane są też historie, gdy ludzi sprzedawano w związku z wstąpieniem do klasztoru. W 1745 roku świeżo upieczony zakonnik, Robert Dobiejewski, potwierdził, że zbył za 160 zł, ponad 8 tysięcy w dzisiejszej walucie, poddanego swego kowala, jejmości pani Korytowskiej, która wcześniej go zarezerwowała. Tak, to ostatnie słowo to również cytat z autentycznej umowy. Handel ludźmi bez ziemi notowano rzadko, ale też się zdarzał. I jak podkreślał historyk prawa Kazimierz Orzechowski, musiał za sobą pociągać zburzenie całej dotychczasowej egzystencji kmiecia. Nawet gdy poddanego zbywano z rodziną, dobytkiem ruchomym, ewentualnie bydłem i czeladzią, to tracił on oparcie w gromadzie i trafiał do nieznanej społeczności, w której miał status obcego, wyrzutka. Taki był zapewne los niejakiego Macieja, o którym wspomina dokument z 1642 roku. Na mocy aktu szlachcic Jezierski sprzedał ziemię i mieszkańców. Maćka cenił jednak najwidoczniej tak wysoko, że wyłączył go z transakcji i oddał swojemu synowi. A tym samym w nagrodę za wierną służbę pozbawił go domu, sąsiadów i znanego życia, więc świetna nagroda. W tylko nieco lepszej sytuacji byli ci chłopi, którymi poręczano pożyczki. Obchodzono się z nimi jak z przedmiotami oddawanymi do lombardu. Na poczet kredytu szły ich czynsze, powinności w naturze, ale też praca ich rąk. W ramach transakcji narzucano im nowego, tymczasowego pana. Inne miejsce robót, nawet inny dom, bo umowy zwykle miały aż roczny termin spłaty. W zamian szlachcic mógł liczyć na spory zastrzyk gotówki. Przykładowo działający pod Krostem w pierwszej połowie XVI wieku Andrzej Pielsz-Rogowski pod jednego chłopa pożyczał od 6 do 22 zł. Maksymalnie przeszło 15 tysięcy w dzisiejszych pieniądzach. Jeśli temat Was zaintrygował, może trochę zszokował, polecam moją książkę, w której poruszyłem go o wiele, wiele szerzej. Ukazała się ona pod tytułem Pańszczyzna – prawdziwa historia polskiego niewolnictwa. A poza tym powiedzcie oczywiście, co uważacie. Czy Polacy byli niewolnikami? Czy wierzycie w to, że handlowano nimi jak bydłem? A jeśli tak, to czy przemawiają do Was jakiekolwiek argumenty na obronę polskich szlachciców?